Rzut oka na sztuki. Sztuki mocno jadowite. Polóweczkę w GTI-ku. Gdyby ktoś chciał polu w GTI-ku, to ja zachęcam, bo może być szybko, może być dynamicznie, może być drogo, ale szybsze może być tylko to lupo, co widzieliśmy rano. To było lupo? Up to był, tak. Lupo było stare. Up rozbity, tak. Tylko to mogłoby go wyścignąć. Kto pytał o A3? Benzynkę, bardzo proszę. Kilka pań, co ciekawe, pytało o ten model, a tu akurat S-Line przyjemny na radarach. Nikt nie pytał o ten model. A jak ktoś pytał o ten? Ktoś pytał o PAC? To jest EPAC. Nie dalej jak wczoraj ktoś pytał. Powiedział, że nie wiem kto. Najbardziej gołym. Nie patrzymy. Kto to wczoraj pytał o takie coś? Może znajdę po SMS-ie. Pneumatyka. Tirataj. R-ka taka jakaś goła. Ta R-ka. Tu jeszcze wejdę, bo tu czasami coś się fajnego. Właściwie często, nie czasami, coś fajnego się pojawia po taniości, a takiego, wiecie, czystego, świeżego, chrupkiego. Niestety nic. To nie ci, ale to może rodzina. To tak, ale wyższy od tych jeszcze. Chłopy takie prawdziwe, z dzidą biegający po dżungli. Aż żal zarysować, ja pierdzielę. Cieplutko się zrobiło. Jak na październik, zrobiło się bardzo przyjemnie. 23 stopnie albo nawet 24 w cieniu. Kto pytał o 5008 starego? Znaczy starego, czyli mnie pytaliście. Taka goła sztuka bez nawigatora, ale wygląda obrotomierz na benzynę. Oż ty! Szeroki w barach jestem. GT-dek, proszę bardzo. Aliki do roboty przyjeżdżają. Czym popadnie w taki ciepły dzień? Zobaczmy, co tu jeszcze pan Alik posiada. Proszę, takiej soczewki. Trabancik. Troszkę gracików. Autoserwis. Mi się bateria chyba kończy, bo dostałem informację, że mam naładować telefon, czyli musiałem napstrykać tych filmów. Dobrze mi idzie, kurczaki. Chyba się sprawdzę, jak tam z tą baterią. A więc troszkę goła jest, ale kosztuje 17500 euro. Wiem, że zwykła, wiem, że szara, no ale jak sąsiad nie ma wiedzy, to się nie zorientuje. To jest znaczek ogarnię z napisami. Ja wiem, że ma zwykłe taborety, ale rok pański już mówię. Ty, 19. Zobaczmy, jakie orurowanie. Stare jeszcze, ale zawsze to A5. 17,5 euro można mieć taką sztukę.
Dzisiaj już A6 widzieliśmy za 18900 euro. 163 konie chyba mocy. Miała trochę więcej ryzy jak ta, ale cena, jak mówię, była znakomita. Jak na A6. W 19 roku fotele miała zwykłe, bez skóry, a ta skóra jest taka... No właśnie. No właśnie. Nie była wyzlawień, ale A6 za fajny pieniądz, albo A5 po sąsiedzku za fajny pieniądz. Nie każdy ma 30 euro do wydania na takie fury. Tego ostatnio pytałem, bo jest świetny w fajnym malowaniu. Nie jest to białe, to jest takie bardzo jasne, szare w perle. Nie wiem, czy popiel, ale wygląda zacnie. I zapomniałem wszystko o nim, co miałem mówić. Pozdro. Przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy, pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.